Mam taki fajny mikrofonik i go będę używać. Siemano, dzisiaj pokażemy wam, co wkurza lub śmieszy nas w ludziach poza kłamstwem, chamstwem, niesłownością, bezczelnością, obgadywaniem, popisywaniem się, przesadną pewnością siebie, zmiennością, egoizmem, kłamliwością, wiecznym zrzędzeniem, fałszywością, podlizywaniem się, chamstwem i nietolerancją. Jedziemy. Nikt mnie nie kocha. Człowieku, wieczny pesymizm nic ci nie da, tym bardziej, kiedy jest on spowodowany tym, że starsi nie chcą ci fundować nowych najek, czy po prostu piosenka, które ostatnio słuchałeś, była nieco smutniejsza od reszty. Tak więc daruj sobie z pomowaniem face'a, tekstami. Chcę się zabić, nikt mnie nie kocha. Kolejną sprawą jest powierzchowne ocenianie. Niektórzy ludzie powinni zdać sobie w końcu sprawę z tego, że ulica czy też centrum handlowe to nie jest wybieg, a oni to nie Joanna Krupa oceniająca modelki, które o tą ocenę proszą. Powinni więc darować sobie zbędne ocenianie ludzi, tym bardziej na głos. Dla przykładu. 13-latka z dzieckiem nie musi być wcale puszczalska. Mogła zostać zgwałcona albo po prostu pilnuje brata lub obcego dziecka dla pieniędzy, których nie ma zbyt wiele. Gruba osoba wcale nie musi być gruba poprzez przejedzenie się. Wręcz przeciwnie. Jego dieta może być lepsza od diety niejednej szczupłej osoby. Może chorować na tarczycę, cukrzycę, cokolwiek. Zastanów się. No nie? Żeby się nachodź, co nie? JP propaganda. Albo na przykład idziesz spokojnie ulicą, a tu lezie baran z dresiku, ręka w kieszeni, a w drugiej browiec i częstuje nas jakimiś tanimi podróbami rapu, opowiadającymi o tym, jak to należy hejtować policję i niszczyć konfidentów. Nie wiem, może ich zdaniem wzbudza to respekt, jednak prawda jest taka, że mam ochotę oddać mu swoje sławki. Więc szanowny dresie, jeśli to oglądasz, wiedz, że nie chcemy tego słuchać. Zrozum, że nie każdy chce być częstowany takim szajsem, więc wyłącz to i ogarnij. Chwalenie się. Byłam za granicą 4 razy w tym roku, rozumiesz to? Pokazałam 3, ale 4, rozumiesz? Mam dzianych starych i tipsy żelowe. I weź to obczaj. Rozwaliły mi się w ogóle wansy, jak byłam na takiej drogiej wycieczce z klasą w góry, nie? I to tatuś po prostu, kochany tatuś, którego uwielbiam, kupił mi 2 pary nowych, takie czerwone i złote brokatowe, nie? No i do nich mam jeszcze takie fajne 2 bluzeczki z Obeya, co nie? Ostatnią rzeczą jest publiczne pokazywanie na siłę swojej miłości, a mianowicie parki całujące się i obciskujące się na przystankach. Nie mówię tu o jakimś małym buziaku, mówię tu o tej przesadzie rozsianej obecnie wszędzie. Czasem patrzysz na taką parę i masz wrażenie, że koleś zaraz wyssie dziewczynie wątrobę, bo ssanie ma większe niż twoje nowo zakupiony odkurzacz. Jeśli obok takiej parki w busie usiądzie obok mnie koleś od jedzenia wymieniony wcześniej, paw gwarantowany, buja! Człowieku. Pfff. Jestem niepewny.